Pani marszałek, szanowna pani minister, Wysoka Izbo. Słusznie zauważył pan poseł Piotr Walkowski z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, że te problemy, wokół których toczy się dzisiejsza debata, kilka lat temu były zupełnym tabu. Chcę przypomnieć, że to dopiero w 2005 roku po raz pierwszy została uchwalona ustawa o przemocy w rodzinie, której miałam zaszczyt być posłem prowadzącym w imieniu wnioskodawców i posłem sprawozdawcą w imieniu merytorycznej komisji. Pragnę zauważyć, że z roku na rok działania podejmowane przez rząd, przez merytoryczne resorty w zakresie przemocy ofiarom dotkniętym przemocą w rodzinie są w znacznie szerszym zakresie. Niemniej jednak wzrost patologii co roku generuje potrzebę podejmowania nowych narzędzi, zwiększania środków w budżecie państwa i w coraz większym stopniu integrowania tych działań w ramach aparatu państwa, w ramach struktur samorządowych i w ramach organizacji pozarządowych. Moje pytania są następujące. Jak statystycznie przedstawia się skutecznie realizacja działań interwencyjnych, to jest izolowania sprawców od ofiar, zważywszy na długie terminy postępowań sądowych? Pytanie kolejne. Jakie najbardziej efektywne metody przeciwdziałania przemocy wobec dzieci przyjęło Ministerstwo Sprawiedliwości w okresie sprawozdawczym, to jest za 2011 rok? Jak funkcjonuje i jaką konkretnie rolę spełnia baza danych osób nadzorujących lub koordynujących pracę służb wykonujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie? I ostatnie pytanie, pani marszałek. Czy bezpośredni związek pomiędzy stosowaniem przemocy a problemami alkoholowymi utrzymuje się nadal na tak wysokim poziomie jak w latach poprzednich? Czy też zauważa się różnice, a jeśli tak, to w jakim kierunku? Pani minister, ja proszę o odpowiedź na piśmie, ponieważ są to pytania, na które wiem, że dzisiaj nie będzie można udzielić odpowiedzi.